Słuchajcie, przed rozpoczęciem tego materiału wideo pamiętajcie, żeby zalajkować. Lajk jest wskazany, ponieważ jeżeli to dotrze do większej ilości widzów, to wy widzowie macie ciekawą promocję. A teraz zapraszam do oglądania. Takie małe przygotowania właśnie dla ciebie, Jarku. Musimy nagrać bardzo ładnie. Ogólnie, żebyś miał ciekawy materiał wideo. Dużo oczywiście sprzedaży, bo oczywiście dużo hondek się składa, a naprawdę oferta po prostu Jarka jest w pełni przygotowana na każde tam remonty silników, czy na przykład z wymianę głowicy, wymianę wałka rozrządu. To pamiętajcie, że właśnie Jarosnet to ma. A my tutaj troszeczkę w warsztacie musimy pomodzić. Właśnie wjeżdża, o, kolejna hondeczka tyłem. I do filmu przygotowujemy stanowisko, prawda Piotruś? Tak jest. Tak jest, tak? No i elegancko. A tam mamy oczywiście, patrzcie, szybko podbiegnę. Ło! Tada! Kompresora mamy. Także Toyotki też robimy. A Jarosnet na pewno wam pomoże, ma oleje, filtry. Takie rzeczy nawet eksploatacyjne też ma. Dobra, a tutaj Karolinio nam parkuje. I to jest pełne skupienie, bo tu trzeba bardzo ładnie wjechać, zobaczcie. Trochę takie kulisy. I Jarosnet. Także chłopaki się tu prężą, ustawiają. Jeden, drugi, trzeci. Stus powyłamy na wimi nogami. Tak, trzeba zrobić tak, żeby jego zderzał w dół. Musisz tak. Tylko trochę skręć koła. No, jeszcze jest. No, już. Już, już. Teraz za dużo, no nie? Za dużo. Nie, serio, za dużo! Dobra, niech stoi. Dobra, ten jest ważniejszy. No to jest najpierw. Nie, już tam robił. Kurwa, równo. Dobra, dawaj. No to Martyna da ci neta. Dobra, suńcie, bo teraz on tu wjeżdża. Wjeżdża. To Sebastian ci da. Kondeczkę ustawiamy, widzisz? Widzisz, Jarku? Jarosław? Jarosław, pamiętaj. Patrzcie, taki olej się leje. Oluj! Olej, olej, motul zalej. Ale śmierdzi. I don't wanna go back home. I don't wanna go back alone. I don't wanna go back home. Są hondeczki. Piotruś rzeczy szykuje. No i ja myślę, że to w ten sposób mogłoby stać. Zobacz. Ty, mam jeszcze pomysł. No, no. Patrzcie, jak Piotruś stół szykuje dla was do nagrywki. Z kolektorami, z głowicami, z przepustnicami. I tu nie ma lipy, bo to oryginalny Skank 2. Patrzcie, Skank 2. Dostępną Jarosneta. Patrzcie, jak chłopaki się starają, jak noszą tutaj narzędzia Karola i tak dalej. Tu o, zobaczcie co mamy, jakie tłoczki piękne. A tam Honda w tle w tyłu, o. Może wsadzimy taki mały przeszczep. Takiego 7 gena B16A2. No, także dekoracja stołu, piękna. Mamy regulowane kółko rozrządu gdzieś? Nie, chyba co? Nie, teraz już nie, powkładane, pojechały z samochodem. A ty mi żadnego nie dawałeś? Dawane było, ale w tej głowicy chyba. I to pojechało już. A to jest do czego? Do B18? B16.
Jeszcze jeden zestaw masz na zapas? Tak, jeszcze jedno konto. Patrzcie widzowie, jakie poświęcenie. Odwijamy blok silnika i też będzie uczestniczył w nagrywce. Wszystko dla was, zobaczcie. Pięknie odmalowany. No ale Karol mówi, no musi być, no. Nagrywamy o Hondach bez bloku silnika. No przecież my jak zawsze nagrywamy rozbiórki, to nagrywamy, to więc to musi być, no. To jest hondowski blok. Na olej. Że jest dobrze. 10W40 i jest na głowie. Witam was serdecznie na kanale Nashor. Oczywiście za nami jest piękne stanowisko przygotowane, tak jak widzieliście troszeczkę we wcześniejszych ujęciach. Jesteśmy ze specjalną okazją i specjalnie wychodzimy do was. Jak na pewno widzicie tutaj na górze jest baner. Baner dotyczy sklepu Jarosnet. Jest to sklep internetowy, który dostarcza naprawdę bardzo dużo części do nie tylko marki Honda, ale głównie też do japońskich pojazdów. Oczywiście specjalizacja jest to marka Honda, gdzie za nami, jak widzicie, są te pojazdy. Bieżąco, na bieżąco, cały czas staramy się te projekty dopieszczać z jak największą siłą, z jak największą ilością pracy włożonej i oczywiście właśnie składamy to na podzespołach Jarosnet. Czyli Jarosnet jest naszym dostawcą części oryginalnych do Hondy, ponieważ w swojej ofercie ma oryginały, ma oczywiście zamienniki. Tak naprawdę możemy wszystko złożyć od podstaw, cały silnik. Każdy z was marzy o podniesieniu mocy w swoich silnikach D, B, H, F, K serii i naprawdę Jarosnet może wam dostarczyć tą frajdę. Tłoki do silnika B16A2. Jeżeli spojrzycie sobie tutaj na materiale wideo, tam rzucicie sobie kątem oka bardziej w prawy róg, tak, domny, zauważycie te tłoki, że są z bardzo podniesionym tutaj stopniem sprężania, wyższe denko, nie płaskie denko, tylko jednak ostre, tak, z krawędzią po prostu skierowaną do góry, zwiększamy stopień sprężania właśnie na przykład w silniku B16A2, możemy nawet przełamać moce 200 koni mechanicznych, tylko przy takiej mocy nie zapominajcie o tym, że Jarosnet może dostarczyć wam ostrzejsze wałki rozrządu, to też ma w swojej ofercie. Teraz, żeby to poprawnie wystroić na hamowni, możecie zainwestować w regulowane kółka rozrządu, gdzie też możemy je znaleźć właśnie u Jarka. Także jest to całkiem fajna sprawa, tylko pamiętajcie, przy przygotowaniach właśnie takich silników musicie na pewno zainwestować nie tylko w podzespoły, te, które zwiększają moc, ale jednak te elementy silnika, które też mają za zadanie tą moc w ogóle utrzymać i żeby ten silnik przeżył. Także na pewno oryginały panewek Hondy też możecie zdobyć właśnie u Jarosnet. Zaczęliśmy oczywiście od mocy, konkretnie od bloku silnika. Przeszliśmy na wałki rozrządu, kółko regulowane rozrządu i tak dalej. Pamiętajcie, że głowica też swoje znosi przy takim doprężeniu silnika. Warto jest na pewno zainwestować w tytanowe sprężynki zaworowe, tytanowe talerzyki zaworowe. One na pewno też w pewien sposób znieść te przeciążenia, tak, tego ostrzejszego wałka rozrządu. Właśnie powiem wam tak, nawet wezmę sobie taką jedną tutaj typowo do ręki, żeby wam pokazać. Tak samo to wszystko, czyli elementy głowicy, Jarosnet też wam dostarcza. Przy takim zwiększeniu mocy pamiętajcie, że wszystko w tym silniku ma znaczenie i stosowanie właśnie na doprężające tłoki oryginalnych pierścieni Nippona, czyli Nippon Pistons Ring NPR.
Taki NPR też ma naprawdę bardzo duże znaczenie. To jest moc, ten silnik musi być, że tak powiem, żywotny, swoje kilometry, moce przeciążenia, wszystko to musi znosić. Pamiętajcie, że przy doprężonych silnikach często jest tak, bądź turbodoładowanych, że zdmuchuje nam iskrę. Wzmacniacze zapłonu typu MSD, czyli kopułka dodatkowa razem z dodatkowym prądem, gdzie wyzwolenie tej iskry jest na pewno silniejsze i na pewno to też poprawia osiągi silnika. Jest mocniejsza iskra, nie ma zdmuchania. Gdzieś tam wam pokazywałem takie filmiki, w których już prezentowaliśmy fajkocewki właśnie do DBHF serii. Turbodoładowany silnik, który generuje już powyżej 300 koni mechanicznych, no to na bank będzie wam zdmuchiwało iskrę. Także warto jest zainwestować właśnie w zapłon, zorientować się, zapytać Jarka. Jarek też wam doradzi, możecie go śmiało o wszystko pytać. Przy wydobywaniu właśnie takiej mocy mamy fajnie, szczelnie, hermetycznie zamknięte właśnie opakowanie tutaj, w którym mamy wtryskiwacze. Słuchajcie, jest bardzo fajna adaptacja wtryskiwaczy z Acury RDX. Takie adaptery do wtrysków właśnie Jarosnet też posiada w swojej ofercie. Myślę, że kupno takich wtryskiwaczy, które generują wydajność powyżej 410, są bardzo przydatne przy doładowaniach właśnie do pół bara. Do pół bara takie wtryski możemy stosować, nawet myślę, że do 0,7 bara w D-serii, bo to też ma znaczenie, jaki jest to silnik. Dadzą radę, że tak się wyrażę, tak bardzo, bardzo prosto. Dadzą radę takie wtryskiwacze. Tak jak właśnie wam niedawno wspominałem, doładowanie za pośrednictwem turbosprężarki bądź doładowanie właśnie silnika za pośrednictwem kompresora, który niestety leży na ziemi. Tam proszę tam sobie te komentarze uciąć. Na razie musi, po prostu do nagrywki. Stosujemy właśnie takie doładowania przy silnikach Hondy. Fabryczny silnik Hondy nie był nigdy doładowany. Oczywiście teraz mamy nowe czasy. Tak jak wam wspominałem, 1.8 turbo, 2 litry turbo, czyli nowe Typery już mają turbosprężarkę. No w starych Hondach tego nie było, a ludzie właśnie chcą mocy. Jest to swego rodzaju bardzo fajna droga. No i słuchajcie, właśnie jesteśmy na etapie tych doładowań, tak? Także u Jarka tak samo możecie się zaopatrzyć w kolektory wydechowe pod turbosprężarki. To są takie gotowe właśnie żeliwniaki stosowane na przykład do BHF serii. DBH F serii. A kompresory to kompresory, mamy do ładowania. Mówiliśmy wam wcześniej o zapłonie, ale po prostu przyjeżdżajcie do nas, my wkładamy i będziecie zadowoleni. Pół bara generuje, także taki kompresor to jest bardzo, bardzo dobra sprawa. Przyjeżdżacie do serii, ma 120 koni, wyjeżdżacie, ma 220. To myślę, że taka stówka koni to jest bardzo dobra sprawa. I przy okazji oczywiście zerknijcie na taki filmik, gdzie mamy go zatytułowany plus 100 koni mechanicznych dzięki kompresorowi. Też bardzo fajnie zadawaliście pytania o kolektory wydechowe do F20A4, F20B6, przykładowo w akordzie. Takie kolektory wydechowe mamy. Zanim przejdziemy właśnie do dalszej części, to chciałbym wam dopowiedzieć, bo tyle wam powiedzieliśmy, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy wam najważniejszego. Jarosnet to wszystko ściąga. Są to części oryginalne. To mówiliśmy akurat na początku, ale skąd one są ściągane? Tylko i wyłącznie ze Stanów. Także czasami nie dziwcie się, że trzeba ileś czasu poczekać, bo na magazynie akurat nie ma towaru, ponieważ jest to ściągane w dużych ilościach, ale kontenerami. Czyli to musi jakiś tam czas, że tak powiem, do nas przypłynąć. Ale słuchajcie, jeżeli są jakieś nawet te braki w magazynie, to znaczy, że ten towar jest ściągany i faktycznie jest sprzedawany, czyli jest bardzo dobry. Także tutaj nie snujcie sobie teorii, że na przykład są gdzieś tam ściągane części z nie wiadomo kąd, wrzucane na stan, od razu sprzedawane i tych części nie ma. Nie, to w ten sposób nie działa. Tutaj Jarek jest naprawdę rozsądną osobą. Na pewno nie utrzymałby się na rynku tyle lat, co utrzymał się do tej pory, jeżeli by nie było to pewne. Także tutaj fajnie jest wiedzieć i poczuć to, że są to pewne części, tak? Tak samo zobaczcie. Tak mówiliśmy wam o doprężeniu silników, tego bloku silnika, który wam pokazywałem i tak dalej. O doprężeniu go, o zastosowaniu wałków rozrządu, później o wzmocnieniu iskry, czyli wzmocnienie zapłonu. Ale żeby ten bloku wytrzymał, naprawdę takie podzespoły też muszą być. Czyli po prostu oryginalne śruby głowicy muszą po prostu występować w takiej ofercie, a Jarek to ma. Słuchajcie, no to jest najważniejsze, żeby wam powietrza nie zabrakło, bo tyle gadamy o doprężaniu, tyle tutaj o układach wydechowych, o turbodoładowaniu silnika, o doładowaniu kompresorem, o ustawianiu poprawnie rozrządu, wałka rozrządu, kółka regulowanego i tak dalej. Powietrze też musi być. Także Jarosnet ma tak samo w swojej ofercie. To nie są jakieś tam już badziewie, naprawdę nie mamy co wymyślać, bo to są oryginalne Skank 2 przepustnice.
i tak samo kolektory ssące. To też Jarosław ma w swojej ofercie. Myślę, że warto jest zaczerpnąć tam troszeczkę informacji, pośledzić i przede wszystkim do niego napisać, bo jest to człowiek otwarty na kontakt. Tak jak i my. Głowica, jak widzicie, już przygotowana tak do założenia. Bardzo fajna i ciekawa sprawa. Robicie głowicę sami bądź oddajecie komuś. Wszystkie uszczelniacze zaworowe są dostępne. Także oryginały Hondy tak samo możecie wkładać dzięki Jarkowi. Składamy te wszystkie silniki, robimy te wszystkie silniki, doprężamy te wszystkie silniki, ale nie może zabraknąć Wam poprawnego uszczelnienia tych silników. Nie tylko takie uszczelki, właśnie są to, no, tak jak cały czas Wam mówię podczas trwania tego filmu, oryginały. Oryginały Hondy, tak? Ja myślę, że jakieś 20, 30, 40, 50, 100, 200, zależy co kupujecie, złotych więcej za oryginały jest to na pewno bardzo dobra sprawa, tak? No bo kupujecie oryginały i wiecie, że Wam silnika nie wydmucha, tak? Że ten silnik będzie żył, że ten silnik będzie jeździł, że będzie wszystko z tym silnikiem w porządku, bardzo dobrym. Więc taka inwestycja, oryginał Hondy, to jest bardzo dobra sprawa. Jarosnet, baner widzicie z tyłu. Dostajecie od nas, od Jarka, ciekawą zniżkę. Przy zamówieniach wszelkiego rodzaju, obojętnie co zamawiacie, na przykład właśnie takie tłoki doprężające, wystarczy, że w opisie zamówienia piszecie hasło Nashor, czyli nasza nazwa, nasz kanał, nasz i wasz kanał, bo wy też go tworzycie, oglądacie te filmy i nam zawsze pomagacie, bo pokazujecie w komentarzach, co jest oczywiście ważne, a co nie. Więc nazwa Nashor w tytule zamówienia, w opisie zamówienia. I przy takim zamówieniu dostajecie na starcie bardzo fajny rabat. Powiem Wam tak, przykładowo, na tłokach doprężających tłoki kosztują, załóżmy, 600 zł, no to ten rabat wynosi około od 50, tam na przykład do 80 zł. Zamiast zapłacić, załóżmy, 580 zł, zapłacicie przykładowo 490, tak? Plus tam na przykład koszt wysyłki. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, no i warto sobie to dopisać, no a my będziemy Wam składać więcej projektów. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału wideo. Pamiętajcie, że na hasło Nashor macie zniżkę tutaj na stronie Jarosnet na wszystkie części. Dodatkowo dodam Wam jeszcze, że przy zakupie części u Jarosneta, przy przyjechaniu do nas i okazaniu paragonu zakupu tych części, dostaniecie też u nas rabat na wykonany remont. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Żebyśmy mieli koszulki Powered by Nashor. Wow! Tak jak te murzyli co skaczą. No, murzyli. Ale rzucamy w siebie oponami. Dobra, czekaj, to ten tutaj stoimy. Jeszcze zakończenie nie było. Nie, i my tak stawimy. Jarosnet, Jarek, co mogę powiedzieć? www.jarosnet.pl Mów import za tuning. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie, tak? Pamiętajcie o zniżkach. Hasło, Nashor, zniżka. No, najmłodszy. Nie, dobra, ja potrzymam. Tak, ja będę trzymał kamerę, wreszcie będziesz na filmie. No. Patrzcie, jaka ekipa zrobi zdjęcia, fotografiści to są właśnie, widzisz? Widzisz? Fotografowie, Marcin. Fotografiści. Dobrze, niech będzie, no, niech też zrób coś też. No. Ale on cię nie nagrywa, tylko Dominika cię robi. No rób fotę, no Dominika, rób, no. O tak, no dawaj, no. Dobra, no jeszcze, jest. No już. Już. Teraz za dużo, no nie? Za dużo. Jeść! No już oni w trąbę cię bawią, weź. Nie, serio, za dużo. Dobra, niech stoi. Dobra, ten jest ważniejszy. No to jest najpierw. Nie, już. Kurwa, równo, kurwa.